Dzień dobry, w poniedziałek. Niestety, ale od nowa trzeba zacząć maszerowanie. Czekajcie. Dobra, wielkie auta hałaśliwe jechały, więc musiałam przerwać. Słoneczko świeci, jest ładnie, nie jest jakoś zimno, da się wytrzymać, mrozu nie ma, więc jakoś się spa... O, zobaczcie, wyszło pięknie, jakoś się spaceruje. A to ja, która na szybko tylko nałożyła jedną warstwę, wiecie, tuszu tak raz, dwa i troszeczkę podkładu i mówię, idziemy, bo wyszłam bez makijażu, zapomniałabym, też by się nic nie stało, ale wiecie, jeszcze chcę wejść na chwileczkę do naszego sklepu. A ja biorę się za składanie prania. Wczoraj coś nagrałam, nawet sporo, ale nie podobał mi się ten materiał i stwierdziłam, że usuwam, że nagrywam od nowa. Chciałabym, żeby te vlogi były bardziej jakieś takie jesienne, ale nie idzie mi. I cały czas nie jestem jakby zadowolona, wiecie, z tego do końca, jak wyglądają te vlogi. No, ale z drugiej strony od początku prowadzę, tak wiecie, bardzo, bardzo domowo, naturalnie, więc... Nie wiem. I jeszcze ta muzyka, wiecie? Ta muzyka, której nie mogę ściągnąć, też mnie jakby ogranicza, bo z muzyką moim zdaniem vlogi mają większy klimat. Może mi się w końcu uda, muszę przy tym naprawdę przysiąść na spokojnie, ale nie mam kiedy. Cały czas jest coś po prostu do roboty. No, więc witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że mimo tego będzie Wam się bardzo podobał. Dziękuję za wszystkie komentarze wsparcia odnośnie Lejdusi, bo nadal się pojawiają, nadal tam jeszcze komentujecie, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za miłe słowa, słowa wsparcia. No, a ja teraz poskładam i fajnie, bo jak już teraz tak fajnie grzeję w domu, to ciuchy wczoraj wywieszałam, a dzisiaj już są suchutkie, więc mogę je sobie na spokojnie poskładać i nie będzie aż takiego sypu, chociaż w pralce zaraz... zaraz będę musiała zrobić drugie pranie i znów wywiesić, więc ta suszarka będzie moim nieodłącznym elementem, póki nie wezmę się za zadzwonienie do Pana i naprawienie mojej suszarki. Pranie poskładane, idziemy teraz na górę wstawić kolejne. Słuchajcie, ile kasy ja znajduję robiąc pranie? Na spokojnie. Mogłabym z tego sobie wyżyć. Jak sądzicie, powinnam pobierać opłaty za robienie prania i to, co znajdę, powinnam sobie przywłaszczać? No, zawsze w tym praniu zostaje, ktoś zapomina i wiecie, niezły hajsik można zarobić. Ale oczywiście śmieję się, jeżeli to nie są moje pieniądze z moich tam rzeczy, odkładam na bok i oddaję wszystko, ale no, naprawdę można fajną sumkę sobie uzbierać. Hello, we wtorek. Wczoraj nie nagrywałam, ponieważ mam dużo sprzątania. Ogarniałam łazienkę, ogarniałam pranie, segregowałam ze 100 skarpetek. Więc tak wygląda sytuacja. Serio, 100 skarpetek. To nie jest tak, że mówię, to był po prostu stos skarpetek. Mam kawusię, jeszcze dopijam, już jest zimna i biorę się dzisiaj dalej do roboty. Stoję bokiem, mam takiego prychola. Tutaj też mam manię też rozdrapywania tego wszystkiego, co mam na twarzy. Jest ciekawie. Pranie, nieodłączny element nadal. Cała w sierści jestem i w jakichś innych rzeczach. Ale dzisiaj Wam pokażę te produkty, które ja mam... Nie wiem, czemu o nim mówiłam. Kupiłam 3 produkty w Rossmanie i chcę Wam je po prostu pokazać. Już mi się plączy, bo usuwałam dużo materiału, bo ciągle byłam niezadowolona. Wszędzie kadr nieidealny. Tym razem żarówka przed Państwem, niezrobiona od pół roku albo i więcej. Nie przejmujemy się, lecimy. Wiem, że jesteście tutaj jak moje przyjaciółeczki i w ogóle, więc proszę Was, nie zwracajmy na to uwagi. No, kupiłam sobie sól do kąpieli, bo mam ochotę na taką jesienną, fajną, przyjemną kąpiel i jak zobaczyłam tej migdały i w ogóle, ja kocham migdały i w ogóle, ale tu z szuflady wyciągam mój ulubieniec, który kupiłam rok temu i myślałam, że już go nie będzie, ale pojawił się w Biedronkach. I jest to ten puder w kamieniu dyniowym z olejem chyba z dyni, coś takiego. Wygląda on tak, pachnie przepięknie, jest super. Jest taki w dotyku po prostu mega, mega przyjemny. Jestem z niego bardzo zadowolona. Dziewczyny, jak nie miałyście, lećcie do Biedronu, chyba 15 zł kosztuje. No i zobaczyłam jeszcze, uwaga, rozświetlacz z tej samej serii. Mówię, mówię, chyba wezmę, droższy chyba był od pudru. I wygląda on tak.
Może zaraz mi się uda pokazać. Mam go dzisiaj na policzkach, ale nie wiem, czy nie starłam, bo tak jak mówię, mam manię, wiecie, drapania. Oj, chyba nie widać, bo mam tutaj zasłonięte, wiecie. Światło nie dochodzi takie dobre. Poczekajcie, pokażę Wam. Ja Wam pokażę, żebyście mogły sobie zobaczyć. O, tutaj już złapałam. Spoczko jest, naprawdę fajne, ale dam znać, jak będę go troszeczkę dłużej użytkować, bo tak się nawet nie przyglądałam. Maluję się rano, później coś robię i wiecie, ale spoczko. I on również ma, wiecie, duże opakowanie, więc starczy naprawdę na długo. I ja nie wiem, czy sobie nie kupić jeszcze jednego, jak znajdę w Biedronce, jak będę, wiecie, w zapasie. Chociaż na długo mi bardzo starczył. Skończył mi się miesiąc, dwa miesiące temu? Nie, może trochę dłużej. Więc może kupię na zapas i one mają po 10,5 grama, więc no są takie spore te produkty, bym powiedziała. Dobra, idziemy dalej robić. Chciałam Wam to pokazać, żeby mieć z głowy, bo przecież nagrywam to chyba drugi raz i cały czas byłam niezadowolona z czegoś. Teraz też jestem niezadowolona z tej żarówki, ale mam nadzieję, że tego nie usunę. Nie, no nie mogę, zobaczcie. Ty! Excuse me, gdzie ty się wybierasz? A tutaj Lu, przepiękna, przepiękna, oczy piękne, wszystko piękne. Rubix, bo zaraz spadniesz i stracisz życie. Jedno z wielu. Kochana tyś, kochana, przepiękna dziewczyna i druga piękna, o już zwiewa. Ale i tak jest fajnie, jest lepiej. O widzicie, za daleko nie zwiała. Dzień dobry, po krótkiej przerwie, ale to jest ten sam vlog, tylko mamy już dzisiaj czwartek. Czyli jest końcówka tygodnia, nie pamiętam kiedy ostatnio, chyba w poniedziałek nagrywałam ostatnie ujęcia, z tego co pamiętam jestem cała wysypana, więc nawet lepiej, że mam dzisiaj rozpuszczone włosy, wiecie co, można zasłonić, w ogóle mam takie długie te włosy, ja Cię kręcę. No, dzisiaj tak mgliście, w ogóle wczoraj wieczorem jak już wyszłam, znaczy wieczorem, no tak około 21, coś takiego, może przed 22, to już było tak mroczne, coś, że ciemno, to wszędzie mgła, tak creepy, typowo halloweenowo. Kawkę mam, drugą już piję. Trochę porobiłam, właśnie pranie mi się skończyło, więc wstaję i idę je powiesić. Dzisiaj już też tutaj wieszałam, kończę tak naprawdę. Już powoli wychodzę z tego mojego prania, którego miałam naprawdę bardzo dużo. No ale nic. Co tam Rubinka? Rubi sobie tu siedzi. Więc idę po tamto pranie. Powieszę, będę miała z głowy. I może wstawię jeszcze skarpetki, bo mam cały pojemnik skarpetek do prania jeszcze. Więc... tak, no i chciałam się jeszcze sypialnię ogarnąć, zaraz Ignaś powinien wrócić ze szkoły, więc będę miała jeszcze tak z półtorej godzinki, dwie, żeby odebrać Stasia, bo po Stasia chodzę. No, do roboty. Nie miałam Was o co oprzeć, więc jesteście na pojemniku od proszku, ale coś miałam powiedzieć. A, o pralce właśnie, że jestem zadowolona, fajnie wiruje to pranie, jest naprawdę bardzo dobrze wywirowane. Plam, których nie mogłam jakby doprać w tej starej pralce, tutaj większość schodzi, więc niektóre rzeczy zostały jakby uratowane. No wiecie, już tamta pralka miała ile? 8 lat? No to no skończyła swój żywot. No ile można, co nie? Ile można? Poza tym teraz tak te sprzęty robią, że one no nie działają tak długo, jak kiedyś działały wcześniejsze sprzęty. Może tak. Nie będę miała teraz rąk, więc biorę pranie i telefon do kieszeni, a później się do Was odezwę. Pewnie przy wieszaniu. Haha, ja nie dam rady. Dam radę, tu mam. O, nawet widzicie? Świąteczne gacie od piżamy są. Jeny. Tylko, żebym się teraz nie zabiła. Bo tutaj vlog jest, ale no, nie chciałam mieć nóg połamanych. Już tak mało czasu zostało, tylko piątek, a w sobotę już 30. Tu. Nie moja, ja już swoją miałam, ale Wam tutaj wspominam, że idę do paćki. Łatwiej by było, jakbym wzięła sobie ten pojemnik na pranie, ale tam mam też firankę do wywieszenia, ale to muszę na dworze, bo ona jest za długa, więc może ją jakoś tam wysuszy, da radę. No, więc muszę tak sobie włosy wziąć. Najlepiej to, o, włożyć je pod bluzę i wtedy mamy, proszę, takiego dzbana na głowie, no ale nic. Ważne, żeby było wygodnie, a gumkę chyba mam u góry, jej nie wzięłam. Więc wieszamy pranie, mam nadzieję, że upcham jeszcze je tutaj jakoś. Ojojaj, jakbym miała dwie suszary, to bym rachu ciachu mogła porobić, wiecie, dużo więcej tych prań, ale już mam końcówki, z każdego koloru już mam jakby tak po jednym praniu. No, spodnie Stasiunka,
akurat sobie jutro założę. Mam nadzieję, że wyschną. O, nie widać mnie tutaj, ale już. Dajcie znać, co tam u Was. Jak tam mija czas. Ja coraz bardziej czuję święta. Ja jestem jakaś... Jest jesień, wiecie. Inne jeszcze święta, takie jak Halloween, takie jak Wszystkich Świętych. Co tam robicie? Nie, no właśnie. Już się nie mogę doczekać. Postaram się nagrywać vlogmasy, bo ktoś mnie pytał. Nie wiem, czy codzienne, czy tylko może z dwa razy w tygodniu trzy. No bo to jak co roku mówię. Kiedyś była fajna oglądalność, teraz jest słaba, a to troszeczkę jednak wymaga. Nie jakoś bardzo, bardzo dużo, no ale codziennie trzeba ten czas poświęcić i na nagranie, i na zmontowanie, i później się wstawia, i wiecie, ja nie mam miejsca też w telefonie, bo mam też z pracy dużo tych materiałów, więc no zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko się potoczy, ale na pewno jakieś filmy będą, typu właśnie takiego świątecznego, bardziej z takim klimatem. Zamówiłam wczoraj na temu już pierwsze świąteczne rzeczy, no bo z temu nie idzie długo. Tak jak Wam mówiłam, z 8 dni, 10 do 12 chyba tam jest, więc nie tak źle, ale ja już wolę mieć je w domu, bo później na ostatnią chwilę na pewno nie zamówię. Tyle razy chciałam z AliExpress jakieś rzeczy sobie zamówić, takie wiecie, dodatki, jakieś takie pierdółki i później zapominałam i by mi nie doszły, więc teraz zamówiłam kilka rzeczy, takie plakaty, żeby wymienić tutaj. Zamówiłam poszewki, teraz zamówiłam z Allegro wypełniacze do nich, żeby od razu były, bo będą to takie podłużne. No i kilka tam innych rzeczy. Też nie jakoś nie szalałam, bez przesady. Jeszcze jest troszeczkę czasu, ale już takie kilka rzeczy będzie, wiecie, żeby ozdobić. Więc razem będziemy to na pewno na vlogu sobie robić i później zmieniać. Na razie są grzyby, na razie są dynie, na razie jest wiewiórka w kuli z grzybem. No, ale już niedługo. Już niedługo. Czekam na Ignasia i nie ma go. Pół godziny minęło od zakończenia lekcji. Mam nadzieję, że zaraz tu go zobaczę przy bramie. Poprosiłam go, żeby dzisiaj nie szedł na plac zabaw, tylko żeby prosto do domu wrócił. I jestem ciekawa, czy się posłucha. Czy jednak górę wezmą koledzy, którzy będą się wybierali na plac zabaw, prawda? No ale dzień w dzień nie będę mu pozwalała tak chodzić, bo mi się rozbryka za bardzo. Muszą być jakieś ustalone zasady, moim zdaniem. I tego się będę trzymać i będę chciała się jeszcze bardziej trzymać, bo ja nie jestem zbytnio taka, kurczę, mówię, że nie może, a później, wiecie, pozwalam. I to jest mój błąd największy, jaki robię. Więc czekamy, zobaczymy. No pół godziny trochę długo, bo ja idę do szkoły 8 minut. Nie wiem, jak z kolegami wraca, to oni się też tak wleką strasznie, bo nieraz z nimi tam szłam przed nimi albo za nimi, wiecie, nie, że równo. I strasznie się wleką. Inaś bardzo właśnie wolno idzie, tak sobie idzie. My ze Stachem, tu wiecie, próba lewa, prawa lewa. I raz, dwa. No, dobra. Wydaje mi się, że ten vlog już może być troszeczkę za długi. Chciałabym taki, wiecie, do 13-14 minut nagrywać. Więc widzimy się już niedługo. Może zaraz rozpocznę kolejnego vloga. Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Pa!